Jasność 22:20, więc jesteśmy z wami. Teleradio was wita i Szymon Smoliński. W Teleradiu. W Teleradiu. Niestety nie Majewski, ale lepszy, jak sam to powiedział przed chwilą, przyznaję się. To było poza jesteś programem, bardziej optymistycznym, optymistyczną wersją Szymona. Dlaczego zaczynasz na optymizmie od razu? Dlaczego od razu? Ponieważ dzisiaj będziemy zadawali wam pytanie, czy ciężko być optymistą w naszych czasach. A jak wam się podoba taka opcja bycia pesymistą? Czy pesymista to ktoś gorszy? Czy można jakoś wypośrodkować te dwie cechy i być zarówno optymistą, jak i pesymistą? A jak się właściwie nazywa taka cecha charakteru, która jest gdzieś pomiędzy? Nie wiem, my się dzisiaj będziemy jednak zajmować, myślę, tą jaśniejszą stroną naszej rzeczywistości. Słońce już coraz wyżej na naszym niebie, śniegu już coraz mniej, błota coraz więcej. No bo to topniejący śnieg, ale i oczywiście... I tutaj pesymistycznie Szymon troszeczkę nam... Realistycznie. No być może masz rację. Słuchajcie, ale jesteśmy w Teleradiu, a więc Szymon. Takie podstawowe informacje na temat naszego programu. Tak? Naprawdę? Pamiętasz jakieś? Przede wszystkim, jako pierwszy program w Polsce jesteśmy programem interaktywnym, co się nie zmieniło już od wielu lat, to znaczy mamy telefon, macie bezpośrednie dojście do nas do studia 6250, nasz numer telefonu, dzwonicie do nas, rozmawiacie z nami na te tematy oraz na każde inne, które będziecie chcieli. Kinga już odbiera. I właśnie odbieramy ten telefon. Dzień dobry. Witamy. Cześć. Dominika, stara słuchaczka, witamy cię. Zgadliśmy. Dominiko, powiedz nam, czy jesteś optymistką? Nie. Nie, tak od razu, prosto z mocy. Dlaczego? Dlaczego? Przesilenie wiosenne? Nie zawsze wierzę, że będzie dobrze. Nie zawsze wierzysz, czy zawsze wierzysz? Nie zawsze. Aha, a powiedz nam w takim razie, w jaki sposób można zjeść słonia? Prosto z mostu. Prosto walnęłam, ale to jest łatwe pytanie. Naprawdę, Dominika. Ukroić go na kawałki i widać. No to słuchaj, ty jesteś optymistką pełną parą. To nie czaruj nas, że jesteś... To był test psychologiczny, który miał sprawić, że jednak mimo wszystko myślisz pozytywnie. Powiedz, ale czy to nie jest łatwiejsze? Tak z góry się nastawić, że będzie dobrze, a ewentualnie jeśli coś nie wyjdzie, to później... To już ponieść porażkę, ale jednak czy to nie jest milsze? Nastawić się, że wszystko będzie dobrze. W końcu wiosna prawie znana. No. I skąd ten pesymizm? Tak młodej, pięknej dziewczyny, jaką jesteś? Szymon, skąd ty wiesz takie rzeczy? Powiedz, ty wiesz. Znam. No tak, tarno jest mały. Dominika się zaczerwieniła i zanim mówiła nam na moment. Dziękujemy ci bardzo za pierwszy telefon. Ponownie pamiętam, w tamtym tygodniu również byłaś pierwsza. Nie rozłącza się z nami, na pewno dostaniesz nagrodę. My w tej chwili posłuchamy DJ Kinga. Optymistycznej muzyki. To nie DJ Kinga, Szymon. Znowu nie? Jakieś opowiadasz rzeczy. No. Wracamy za chwilę. Montażysta. No więc słuchajcie, rozdaliśmy już jedno zaproszenie do teatru. Mamy drugie, właśnie powiedzmy na co.
Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść, tak? Dobrze powiedziałam? Dobrze powiedziałam. Dwa zaproszenia mieliśmy dla was na jutro, więc... Na jutro na godzinę 18. Mamy jeszcze jedno zaproszenie, więc gorąco was zachęcamy do dzwonienia. A jeśli chodzi o nagrody, to mamy jeszcze nagrodę główną dzisiaj. To taka księga wspaniała. Moc pozytywnego myślenia. Weźcie tą muchę tutaj. Moc pozytywnego myślenia Normana V. Pila. 5 milionów sprzedanych egzemplarzy, nie wiem komu, rodzinie chyba wysprzedawał. Chociaż, to jest ponoć bestseller taki, no ja tego nie kupiłem do tej pory. Przeczytaj tę książkę, i myślę, że to twój błąd, Szymon, bo jednak zmieniać wszystko i życie swoje należy ciągle. Najbardziej inspirująca książka od naszych czasów może być wasza. Sponsorowana jak zwykle przez księgarnię Pan Tadeusz w Tarnowie na ulicy Krakowskiej. A w książce tej możecie znaleźć porady i podpowiedzi, jak przestać się zamartwiać, jak być optymistą, jak myśleć. Książka pozytywuje do tego, kto powie nam najlepszą radę na to, jak być optymistą. Może odbierzemy telefon, może ktoś nam powie. Może odbierzmy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. A z kim my rozmawiamy? Natalia. Witamy cię, Natalia. Znowu młody głos. Co, tak. Co w trawie piszczy? Uczysz się, studiujesz? Tak. Uczysz się w jakiej szkole? Podstawowej. W podstawowej. A powiedz nam, czy w szkole podstawowej łatwo być optymistą? Raczej tak. Natalio, mamy do ciebie prośbę. Możesz ściszyła być odbiornik, bo wiem, że nas oglądasz w tym momencie, ale przez to mamy takie szmerki. Buczy. Coś w stylu sarenek Lepiej? Ale... Lepiej? Halo? Jesteś tam? Natalko, proszę ściszyć. Pamiętajcie wszyscy inni, 6250 nasz numer telefonu, czekamy Natalka. Na... Natalka! Jesteś? Tak. No, dobrze, to jak słychać. To jest z tym optymizmem? No, dobrze być w podstawce, tak lepiej się z optymizmem pomaga na przykład innym koleżankom w problemie. Zawsze się lepiej otwiera na świat. Czyli jesteś optymistką. A czy patrzysz czasami przez różowe okulary? Tak. Tak? A jak to się objawia? Co wtedy widzisz? Jak świat wygląda? Bardziej kolorowo. Bardziej kolorowo. A powiedz nam, jaka jest twoja recepta na to, aby przetrwać, no na przykład, ostatnie tygodnie, taka szara zima za oknami, niby ponuro. Jaki był twój przepis na te dni, aby zachować radość? Na przykład już nawet widzę te słońce, byłam ostatnio na rowerze, można też rozmawiać z innymi, śmiać się. Ja nawet już nie patrzę na tą zimę, już myślę, że jest wiosna. Czy nie odczuwasz tego? Nie. To wspaniale. A powiedz mi, czy takim sposobem na bardziej optymistyczne spojrzenie są słodycze? Tak. Tu mamy chyba... Nie mamy, nie. Amatorkę tego... Ale jest tak, czy nie? Zgadzasz się z tym? Na pewno. I co jeszcze? Lody? Zimie lody? Lody też na przykład. Widzisz lody też? Kraty. Ojej, ktoś nas tu chce... Zakratować. Zostawić na zawsze. Natalko, dzięki za telefon, nie rozłączaj się z nami. My w tej chwili posłuchamy muzyki, za chwileczkę puścimy wam sondę dotyczącą już kilku dni naprzód. A mianowicie zdradzimy wam to później. Zdradzimy wam to później, ponieważ sonda za chwilę, na razie jeszcze porcja mocnej muzyki. Będziemy za chwileczkę. Let's give it up, it's time.
want you go and say goodbye. Before I know. Słuchajcie, ja muszę sobie tutaj poprawiać tą, jak krawat to mam czy coś, no tak to jest, jak się ubiera taką bluzeczkę, ja muszę być z wami w kontakcie, muszę mieć mikrofon, ale jednak to mi taka mucha. Tak, wyżar się, wyżar się, wyżar się, pesymisto nasz. Ja jestem pesymistą, tylko widzicie, tak mi to zawadza. Ja tu mam aniołki w ogóle, takie dwa nóżki, tak chciałem być dzisiaj taki radosny. Myślałam, że to są ufolutki. UFO? Może być UFO też, ale a, tak... A co to znaczy waga mama, bo nie rozumiem tego słownictwa. Niech będzie trochę tajemnicy. Ale już jest strasznie dużo tajemnicy. Właśnie nie powiedzieliśmy nic na temat sondy, a sonda jest bardzo ciekawa. Sondę za chwileczkę w takim razie zobaczycie. Słuchajcie, Natalia nas przekonała. Nie wiem, jak młode kobiety chyba jakoś na nas działają. Przekonywująco. Na ciebie? Na tyle, aby książka jako prezent dla mamy powędrowała właśnie do niej. Niestety książki już w takim razie nie mamy, ale i tak zachęcamy was bardzo gorąco do dzwonienia. Ale książki nie widać, widać teraz. Nie widać? O, tu tak. Widać, tu widać. Ta-dam, 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 ta-dam. Ktoś mnie goni! Kwitną jakieś tu latorosze. To nie jest takie proste dogadać się tutaj z naszymi realizatorami. Słuchajcie, życzymy w takim razie mamie wszystkiego najlepszego, bo to ma być książka na urodziny prezent. Tak, a pamiętajcie... słuchajcie, prawda jest taka, właśnie się dowiedziałam, że psikusa nam robili teraz, wiesz? Kto? Nasi realizatorzy. Czymże? Tym, że nam zgonili naszą książkę, takim kwadracikiem. A no widziałem, on tam jest cały czas. No ale to... jest, nie tak, ma go już. Taki spryciarz. Widzisz, jest cały ale czas. Ale książka w takim razie powędrowała. Pamiętajcie, Teleradio jest miejscem, gdzie możecie zadzwonić i właśnie waszych znajomych pozdrowić, złożyć życzenia mamusią. Amadeusz, a propos psikusów, to ty ma prysz niedługo? Tak? No. Dlatego właśnie o tym będzie nasza sonda, którą Kinga przygotowała dla was specjalnie. 6250 nasz numer telefonu, a sondę zobaczycie dopiero za chwileczkę. A teraz jeszcze nam Szymon, tak? ty nam powiesz. Tak? Powiedz nam, czy chcesz być bardziej optymistyczny, czy chcesz zmienić swoje życie? Ja szczerze mówiąc spotkałem się raczej z opiniami, że jestem już niepoprawnym optymistą. O, a gdzie te opinie usłyszałeś, powiedz mi? Takich znajomych i chodzi im o to, że... No dobra, no takich najbliższych, no na przykład moja dziewczyna, która wręcz mi to wyrzuca. Wręcz mi to wyrzuca, że nie potrafię się zbyt przejmować i nie chcę przyjąć do siebie, nie chcę przyjąć do siebie tego, że coś może nie wyjść. I myślę, że to jest najlepsze podejście, po prostu... Wierzyć w siebie, tak? Nawet nie w siebie, ale w to, że los nam sprzyja, bo dlaczego miałoby się na mnie układać? Wiosna nadchodzi, Teleradio, jest, mamy żółte koszulki, jest jaśniutko, grzeje. Kto ma ten ma? Nasze... Dobrze, ja mam mikrofon żółty w takim razie. No, mój. Nie wiem, dlaczego akurat ten żółty kolor, ale okej. Okay. Bo jest wiosennie. Bo jest wiosennie. Powinnaś teraz jakoś tak, żeby wprowadzenie do tej sondy jakoś tak powiedzieć coś takiego, żebym się nabrał. Żebyś się nabrał? No. Ładnie wyglądasz dzisiaj, Szymon. Nasz kamerzysta się śmieje, czyli żart mi się udał. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ty też teraz się śmiejesz. Teraz powinnaś dodać Prima Aprilis. Prima Aprilis, oczywiście. Wchodzimy z sondą, my jesteśmy za chwileczkę 6250. Idę czekamy na wasze głosy. Kwietnia. Jaki kawał wymyślacie na ten dzień? No jeszcze się nie zastanawiałyśmy nad tym. Jeszcze mamy czas. A jakieś doświadczenia z poprzednich lat? Nie, żadnych. Na poważnie? Tak. Tak najbardziej. 1 kwietnia. A jaki kawał pan wymyśla dla rodzinki swojej na ten dzień? Trudno powiedzieć, ale jeszcze nie myślałem o tym, ale coś się wymyśli na pewno. A doświadczenia jakieś z poprzednich lat? No bywały już, no. Zawsze ten dzień jest zabawny i inny niż każdy? Tak, u nas jest taki troszeczkę głupi zwyczaj, że ściąga się bramki akurat sąsiadom przy ogrodzeniu. Czy to można? Ale coś się robi. 1 kwietnia. Prima Aprilis jest. Jak go spędzić? No fajnie, na wesoło by było. Dobrze,
żartami z klientami, żeby ten dzień był fajny. Dużo uśmiechu. Ten dzień jest zawsze jakiś inny i wyjątkowy. I co się dzieje? Znaczy, nic się szczególnego nie dzieje, bo jest tacy jacyś nieuśmiechnięci mało. Tacy jacyś są smutni. A jakieś doświadczenia z poprzednich lat? Jakieś zabawne zdarzenia? Było lepiej, było weselej, robiło się, dokuczało się, było inaczej. Przynajmniej z moich lat młodych było inaczej. Było weselej. A jakieś kawały specyficzne macie już przygotowane, coś? Znaczy, jak ktoś śpi, to wkładam mu ręce w ciepłe mleko i wtedy on sika. A coś jeszcze oprócz tego? Jakieś doświadczenie z poprzednich lat? No dużo, nie będę teraz wymieniać, bo z tego naprawdę dużo, ale na przykład jak myślimy dla nauczycieli. O, coś specjalnego na przykład? Znaczy, jeszcze pomyślimy, pogadamy się z klasą. A jak to było w poprzednich latach? A w poprzednich latach? Ego, że na plecach on się obraca, prima, prilis, różne takie. Ja bym się mówiła, że ma plamkę na bucie albo na plecach. Co się robi najczęściej w prima aprilis? Jakieś żarty. No głównie, no to chyba robi jakieś kawały. No najczęściej jest na tym chyba, że rodziców się jakoś wyrabia. Masz rodzeństwo? Z rodzeństwem też można rozrabiać? No pewnie. A jak jest z wodą? Oblewamy się w tym dniu wodą bardzo? Tak, o tak. A byłaś oblana kiedyś? Nie raz. No, byłam mokra. No, ale też oddawałam siostrzynkom. A jakieś ciekawe dowcipy pamiętasz? Przypominasz sobie? Nie. No, kłamywali mnie, że no nie wiem, że hulajnogę dostaję, albo że... No nie wiem, co może być jeszcze takiego. Głównie to zapominałam, że jest ten dzień i dlatego dałam się dosyć łatwo wkręcać. Na prima aprilis, no często robię jakieś kawały moim rodzicom albo siostrze. A czym najczęściej nabieramy innych? Najczęściej, jeżeli mówimy na przykład, że mają wyrywać sobie, ale też jest raczej takie przestarzałe. Można na przykład siostrze przestawić budzik na wcześniejszą godzinę albo w ogóle poprzestawiać czas. To taki przykładowy. No, więcej pomysłów w tej chwili nie mam, ale pewnie coś jeszcze wymyślę. No, żartuję z różnych rzeczy, z różnych ludzi. Normalnie, raczej nie oszukuję nikogo. Nie jest to jakiś weselszy dzień od wszystkich? Nie, raczej nie. Nie wiem, ale jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie macie planów, a jak to było w tamtym roku? Jakie kawały najczęściej się robi w tym dniu? No, najczęściej polewa się kogoś wodą. To też tak jakby... Kogoś się tak jakby robi w balona, mówisz coś innego, niekoniecznie prawdę. A jak dużo ludzi się nabiera na takie kawały w tym dniu? No, zazwyczaj wszyscy. Nikt nie pamięta, że jest 1 kwietnia. No, to też zależy już. Starsze osoby raczej nie, w naszym wieku to tak. Śmieję się. Jest to dzień weselszy od każdego innego? Nie zawsze, ale przeważnie. A jakie przeważnie kawały wymyślamy i czy ludzie nabierają się na nie? Nie ma na to zasad, każdy ma swoje pomysły. A jakiś najciekawszy z pana życiorysu? Za szybko, nie pamiętam, ale robiłem wiele. Stoję sobie już ze żarty. Na przykład z plamą to takie zwyczajne, albo na przykład, nie wiem, rękę sobie połapam, obwiążę bandażem, prawda, że coś się stało i takie różne. A najczęściej różne osoby dają się nabierać na te kawały? No najczęściej nie. Kiedyś byłam u babci i las się pali, znaczy liście w lesie. I tam zawsze są swoje liście. I wołaliśmy wujka i akurat było prima aprilis i nie przyszedł, bo pomyślał sobie, że robił sobie z jakiegoś żartu z niego. No tak. Dobrze, a jeszcze jakieś śmieszne kawały? Rodzeństwo na przykład? No, rodzeństwo się raczej nie nabiera, bo zazwyczaj wszyscy wiedzą, że prima aprilis. Właśnie zgubne jest to, że czasami jest prawda i może się coś stać. A to jakiś sobota chyba wypada. Także no, studenckiego życia nie będzie, bo to w domach wszyscy, bo nie mieszkamy w Tarnowie. To znaczy, powiem tak, że już teraz trochę ta tradycja zaniknęła, jako że no nie spotykamy się w tym gronie, także... A w gronie rodzinnym w takim razie, jakie najczęściej kawały się robi? I czy one mają rację bytu, czy dają się nabierać? Czy dobrze wymyślę, czy dobrze to zakombinuję, to da się nabrać. Udało wam się kiedyś już? Tak, no mi na pewno.
To znaczy powiem tak, że u mnie było coś takiego, że razem z koleżanką próbowaliśmy wkręcić jej rodzicom, że ona jest w ciąży, a to była jeszcze podstawówka, także rodzice byli trochę w szoku, ale dało się, ale już takich żartów nie będzie, na pewno. Zdecydowanie tak. Na pewno będzie wesoło, miło i sympatycznie. Damy się nabrać tym razem? No ja myślę, że co trzeba się dać nabierać. Przecież po to właśnie jest Prima, a Prima jest, aby właśnie coś takiego w ogóle można było miło potem wspominać, więc myślę, że tak. Myślę, że to raczej niespecjalnie wychodzi dzisiejszym. W tym wieku to już... Znaczy, takie zabawy myślę, że bawiliśmy się w szkole podstawowej, albo ewentualnie jeszcze w szkole średniej. Natomiast teraz to już niespecjalnie. Ludzie się nabierają na tego typu. Natomiast telewizja albo radio zawsze podają w ten dzień jakieś nieprawdziwe informacje. Opinia publiczna daje się nabierać? Myślę, że nie, że ludzie jednak potrafią rozszyfrować tego typu informacje. Nie, ja się w to nie bawię. Już nie, tak? Już powaga obowiązuje? Tak. Ale ten dzień będzie na pewno weselszy od wszystkich. No, myślę, że tak. A dałeś się kiedyś nabrać? Tak, nie raz już. Ale już teraz myślę, że się nie nabiorę. A daje ci się nabierać? Czasem. Nie wiem, takie, które no, wydają się nam realne. Takie codzienne jakieś sprawy. A nabrałeś się kiedyś kogoś? Nie, chyba nie. Może warto spróbować pierwsze. Może się uda. O, jeszcze nie wiem, ale na pewno wagary. Tak jak we wtorek. A coś zabawnego wobec swoich kolegów wymyślisz? Coś ciekawego? Raczej według nauczycieli. A jakie pomysły? Jeszcze nie mamy. A co roku coś się dzieje śmiesznego? A w tamtym roku to nauczyciele. Zrobili nas sobie w konie. To znaczy jak? No po prostu oszukali nas. Cała klasa miała dostać banie i coś tam jakąś... nagrane od dyrektora, coś takiego, ale to wszystko było... No, ukartowane. Jeszcze nie wiem, jak spędzam Prima Aprilis. Ale będzie to dzień zabawniejszy. Na pewno zabawniejszy, ponieważ moja mama ma imieniny, więc na pewno. Ale takich konkretnych planów co do spędzenia dnia Prima Aprilis jeszcze nie mam. A co roku jak to wygląda? Czy dzieje się coś wyjątkowego? Czy dajemy się nabrać tak łatwo? No, czasami dajemy się i to jest prawda, że czasami dajemy się nabrać, ale jest to przeważnie dzień pracy, chyba że wpada w weekend. Znaczy, żartujemy zawsze, bawimy się. Tak. Nie zawsze, ale najczęściej się udaje. A jakie są najczęstsze kawały? Jakie masz pomysły na ten rok? Na przykład popatrzcie na dół, bo ci się rozwiązał, albo na podkoszulku masz jakąś planę. Strasznie długa sonda. I teraz będziecie właściwie... uciekać przede mną na ulicy, tak? Tak. Ja już widziałem taką sondę. Sam uciekam, ja też. Uciekam. Przed sobą. A pamiętacie to pytanie do Natalki? O słoniu? Wiecie właściwie, o co chodziło o kidze? Bo to nie było takich fajnych. Takie wcale nie było. Ponieważ chodziło o to, że każde zadanie, bez względu na to, jak trudne ono jest i jak bardzo skomplikowane, to da się je rozwiązać, tylko trzeba je sobie rozłożyć na mniejsze części i rozplanować w czasie, prawda? I wtedy jest nam bardzo łatwiej pokonać wszelkie trudności. Podobne kawałeczki, takie osłonie tam na łóżkę. Na łóżkę też to nawet. Ty byś go w ogóle rozebrał na tej. I podejrzewam, że tak dosyć szybko byś to zrobił. Ładnie zjada wtedy. Jak się rozbiera najszybciej słonia na części? Robi się takie... Możemy zadać to pytanie dzwoniącemu. Słuchaczowi. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ktoś do nas zadzwonił? Anna. Witamy Pani Aniu. Pierwszy raz chyba w naszym programie. No pierwszy. Bardzo miło. Pani Anno, w takim razie skąd? Z Tarnowa? Tarnowa, oczywiście. Witamy w takim razie Tarnowiankę. Proszę nam powiedzieć Pani sposób na zachowanie radości i optymizmu przez cały rok. Przez cały rok? Cały rok, nawet w zimie, kiedy nie ma słońca, które nam pomaga. To nie jest takie proste, no ale czasami się udaje, czasami nie, różnie to bywa, tak jak w życiu. Znowu chyba słyszę, troszkę odbiornik nam przeszkadza. Może Pani go ściszyć? No,
jeszcze przed pokoju dzwonię, a telewizor. W takim razie jakieś zakłócenia tutaj mamy u nas na linii, ale to nie będzie problemu. Proszę nam powiedzieć w takim razie, jak sobie radzić? Co zrobić w taką zimę, kiedy za nami szaro? Buru, pomimo. A wiosna? Taki sposób to jest, coś smacznego przyrządzić do jedzenia. Czyli znowu pani tak pod Kingę podstawia, że ty jednak jakieś coś słodkiego, coś do jedzenia, Ja tylko raz wspomniałam o słodyczach. No i dużo spacerów. Wyszukiwać sobie taki mój sposób. Jest po prostu różne powody do wyjścia. Nawet w taki szary dzień? Nawet w duże mrozy, nawet w szary dzień ja dużo chodzę. Często pojadę autobusem do miasta, a z powrotem wracam na piechotę, bo mieszkam na Falklandach. Aha, no to bardzo fajny pomysł. To rzeczywiście duże spacery. Czyli tak zwana terapia powietrzem. Tak, powietrzem i dotlenienie. Troszkę takiego wysiłku fizycznego, więc potem człowiek jest taki spokojniejszy wewnątrz. A w takim razie słyszała pani o naszej metodzie na słonia? Radzeniem sobie z problemami metodą słoniową, czyli rozkładanie na części problemu i rozwiązywanie drobnych jego. No to tak trzeba w życiu robić, żeby rozwiązywać te małe problemy, bo jak się zabierze za duży problem, no to wtedy gorzej z rozwiązaniem. Raczej tym takim małym. Ale właśnie o to chodzi, żeby duży problem rozbić na kilka małych etapów. Albo najlepiej, żeby go w ogóle nie było dużego, tylko małe, żeby nas dotykały, tak. To wtedy sobie... A być może nie uważa pani, że jest to, że duże problemy czasami tylko w naszej głowie są duże? No to przeważnie tak produkujemy sobie właśnie, martwimy się na zapas, zresztą my Polacy jesteśmy takim narodem, że martwimy się na zapas. Jesteśmy ze wszystkiego przeważnie niezadowoleni. Nie umiemy się śmiać. No i to nas przeszkadzuje na pewno. Dlaczego no, bo klasyczny przykład Szymon też w ogóle się nie śmieje. Ale cóż, ale radość ma w oczach wypisaną, także nie musi się uśmiechać. Takie ale... właśnie, to też ważne. A proszę nam powiedzieć, a propos sądy, dla pani Prima Aprilis jest to jakiś dzień inny niż wszystkie? Postara znaczy, się pani... teraz to już tak to... Dlaczego? Pamięć, czy to ma być tylko zarezerwowane dla młodych ludzi? Bywa tak, że ja właśnie dzieci nabieram coś tam i ja wymyślę jakiś tam... Ma pani już jakiś plan? Tutaj. Na ten kwiecień? Pierwszy kwiecień? Że? Ma pani już jakiś plan na ten dzień? No nie, to tam tak się nie planuje, to w dzieciństwie to się planowało, a teraz to się już tak nie planuje, bo po prostu tylko tak... spontanicznie. W danej chwili. Dana sytuacja jakaś spowoduje, że jest okazja po prostu kogoś okłamać, no bo to tak to właśnie głównie polega na okłamaniu. Dobrze, pani Aniu, w takim razie dziękujemy bardzo za telefon. Może pani jeszcze na koniec pozdrowić swoje dzieciaki na przykład, albo swoją rodzinę. Pozdrawiam, a jeszcze chciałam się zapytać o tą książkę, jak ją można wygrać? Czy dostać? Chyba pani nas nie uważnie oglądała wcześniej, ponieważ ta książka Moc Pozytywnego Myślenia już poszła do Natalii. Aha. Chwilę temu, no i niestety... Nieuważnie oglądałam. Dalsze egzemplarze to tylko w księgarni Pan Tadeusz. Proszę? To tylko w księgarni Pan Tadeusz kolejne egzemplarze tej książki są dostępne. No to dziękuję u nas już niestety. Dziękujemy bardzo za telefon. Dziękujemy. Dobranoc. Do usłyszenia. Dobranoc. Dostaliśmy jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, powinniśmy jakoś teraz tak ogłosić, tak pi, 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 pi. Nie wiem, chcesz tam pary, chcesz, tak? Ta-dam. Dzisiaj w nocy o godzinie 2. 00 AM, czyli tam naszej. Przestawiamy zegary, nie wiem czy to jest dobra wiadomość, czy to nie jest dobra wiadomość. Ale przestawiamy nie, to zegarki. Jeszcze nie jest Prima Aprilis. Dobra jest. Dobra, no to dobra. No to dobra, no to krócej śpicie. I ty też. I to jest dobra wiadomość? Sorry. To jest dobra wiadomość? To jest dobra wiadomość, ponieważ będzie więcej słońca, więcej ciepła i więcej optymizmu. A więc pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj w nocy wstać o drugiej, albo jeżeli... Nie, to właściwie to po co wstawać o drugiej? To nie, to wstańcie sobie... Nie, Szymon za was wstanie. Będę chodził. Jak usłyszycie w nocy dzwonienie, to na pewno ja. Na pewno ja i zaczynam tutaj od centrum i tam idę na Falklandy. Także wiecie już, jaką drogą uciekać. Na Mościce sobie znakomie zostaw. Albo co, Kinga się mieszka. Pamiętajcie, z godziny 2 na 3, albo rano po prostu godzinkę do przodu, a więc krócej śpimy. Ale ty kłapiesz. No mów mi. No, trzeba to powiedzieć. Tak, trzeba powiedzieć.
krócej śpimy, ale za to będzie dłuższy dzień. I bardziej słoneczny. I kwiatuszki zaczną nam rosnąć już szybko. Na razie w takim razie po tym moim kopaniu dajemy przerwę, posłuchamy chwilę głośniej muzyki, a wracamy za chwilę, ale to już ostatnie minuty, bo my też przekładamy czas. Ostatnie sekundy, a zaproszenie czeka. Zaproszenie do teatru na co? Na nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść komedię. Oczywiście, niektórzy przychodzą przestawiać zegarki. Właśnie. Bardzo dobra aluzja. Taka iluzja. Mhm. 625 zer, naszemu telefonu 625 0014 na początku. Zresztą wy to już wszystko wiecie. Muzyka up. Ugawariwaj mnie. Уговаривай себя, это новая игра. Мы поссорились вчера, все забыть давно пора. В этом нет моей вины, аргументы не важны. Если факты на губах, в поцелуях и словах, в неотвеченных звонках. Rozmawiamy. My tutaj tu już sobie rozmawiamy, ale proszę się przedstawić jeszcze raz dla naszych widzów. Ewa Sternowa. Witamy koleżankę. Witam was, Ewa Sternowa, i jeszcze zdradzimy tajniki naszej rozmowy poprzedniej. Otóż Ewa zdaje maturę w tym roku. W piątym liceum, pozdrawiamy całe piąte liceum. Może tak. Ty pozdrawisz jakiś swoich znajomych. I wybiera się na prawo, jeszcze dodajmy. Trzecią klasę, trzecią D. Jaki to jest profil? Profil językowy. Językowy, a językowy. Przedmioty na maturze jeszcze nam w takim razie przypomni, bo to jest wybitna osobowość. Polski, angielski, biologia i WOS. Biologia i WOS i polski, angielski. Straszny misz masz. Powiedz nam, dużo się uczysz w takim razie do tego? Proszę? Dużo się uczysz? Do tej pory się zbyt dużo nie uczyłam, no ale teraz się trzeba spiąć te półtora miesiąca i wszystko zrobić, prawda? Jak się chce, to się może. Oczywiście, że tak. Jak nauka do matury tutaj bardzo się łączy z naszym tematem optymizmu, no bo chyba gdybyś była pesymistką, to by chyba nie było dobrze z tobą. No prawda? Jasne, jak widzę książkę, górę książek, to można się załamać, no ale trzeba myśleć pozytywnie, że się zda jednak. A poza tym trochę wiedzy zawsze zostaje i zawsze się kiedyś przyda. No tak, jasne. Na pewno, no, Szymon. Tak, Szymon w to walczy. No pomaga, że jest biologii. No właśnie. To cóż. Ale powiedz nam, maturzystko, była niedawno studniówka. Tak, byłam. Gdzie miałaś studniówkę? W Bristolu, w Tarnowie, no musisz nam opowiedzieć, no bo my tak wspieramy zawsze maturzystów, zresztą w tamtym roku sam byłem maturzystą, więc wiem, co przeżywasz w tym momencie, czyli pełny ludzi. No i jak, jeśli można zapytać, jak ci poszło na maturze? Ja odczuwam stres u ciebie, Ewo. Ja? Dlaczego? Mówię, że odczuwam stres. Moja metoda wygrała i powiem ci, że zdałem maturę. No niech pan. Dobrze, no jestem zadowolony, tak najważniejsze. Ponieważ pozytywnie myślałem o tym. Nauka swoją drogą, ale tak naprawdę to właśnie trzeba iść tam, będąc pewny siebie, tak naprawdę pewny swoich umiejętności, pewny tego, że nikt ci nie zaskoczy, bo to jest. No ja tak właśnie zamierzam iść sobie na ludzie. Tak też będzie. Na pewno twoje plany wszystkie się spełnią. Pozdrawiamy w takim razie klasę trzecią D z piątego liceum. I może jeszcze nam powiedz na koniec. Jak radzisz sobie z brakiem optymizmu?
Jakieś rady? Może najlepiej jakaś dobra muzyka. Nie wiem, na jakąś dyskotekę w weekend się wyskoczy, albo spotkanie ze znajomymi. A czekolada? Byle nie trzymamy. Czekolada też. Czekolada też, tak, tak sądzimy. Wy wszystkie kobiety lubicie. A powiedz nam, a może jutro byś zrobiła sobie przerwę od książek i poszłabyś do kina? Do teatru, kochani. Do teatru. Do teatru, nie wiem czemu. Do teatru i nie całuj tego tak. Do teatru tym bardziej, bo dawno byłam właśnie na komedii i bardzo mi się podobało i od tamtego czasu nie byłam. No, to jestem tak, przekonana, że ta komedia też ci przypadnie do gustu. Zobaczymy zresztą. W takim razie jutro o godzinie 18 bądź w teatrze. A my się z tobą nie rozstajemy jeszcze, zapiszemy sobie twoje dane i wchodzimy z muzyczką. Zegarek, to by się nie spóźniła dzisiaj. Smajowa, ale powiedzmy, że to jest zegarek. O, tutaj nawet możemy to namalować. Ale możesz teraz na mnie, Szymon, możesz ponarzekać. No ponarzekam. Nie narzekałem. Ja się uśmiecham. Dzisiaj w nocy zmieniamy, przesuwamy na tych waszych zegareczkach. O godzinę czas śpimy, godzinę... Krócej. Nie, po prostu godzinę dłużej pośpimy. Nie, krócej. Ale obudzimy się później. Krócej śpimy, krócej. Więc obudzimy się później. Więc obudzimy się. Nie skróci sobie snu? Bo po co sobie skracać sen w niedzielę? A no dobra, rozumiem twoją filozofię. To nie jest filozofia słonia, ale jest to filozofia Szymona. I bynajmniej nie Majewskiego, ale Smolińskiego. Bardzo mi się podoba. Który lepszy sami zdecydujecie? Powiedz, co tu w ogóle? Który lepszy? Ty. Ja nie będę tutaj w ogóle polemizować. Słuchajcie, godzina 11 dochodzi, my też przekładamy swoje zegarki i kończymy minutkę wcześniej. W takim razie dziękujemy wam bardzo za uwagę. Normalnie kończymy, Szymonku. Tak. Bardzo nam było miło dzisiaj z wami. Bardzo optymistycznie, wesoło. Mamy nadzieję, że ten tydzień rozpoczniecie również wesoło i wiosennie. I do zobaczenia za tydzień. Czyli już wkrótce, punktualnie. 22:20. Czas leci szybko. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa, pa.
Drodzy Państwo, witam serdecznie. Artystycznie moi goście mają 19 lat. Po raz pierwszy świat o nich usłyszał w 1987 roku. Potem kolejne gorące lata, 92, potem 2000. No i teraz mamy 2006. Drodzy Państwo, Dzika Kiszka powraca.